Piąta księga Mojżeszowa, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha, rozdział 11, ciąg dalszy. Wydawanie owocu. Interesujące i pożyteczne jest porównanie tego ważnego aspektu z pouczeniami zawartymi w Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Fragment ten musi posiadać niezwykłą wartość w oczach każdego szczerego dziecka Bożego. Chrystus, jako prawdziwy krzew winny, zajmuje tutaj miejsce Izraela, który w oczach Boga stał się zwyrodniałym pnączem, jak obcy, nieznany mu krzew winny. Miejscem, na którym rozgrywają się te wydarzenia, jest ziemia, jako że w niebie nie może być mowy o winnicy i winogrodniku. Tak więc Pan mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Obraz jest wyraźny i wymowny. Nie mamy tu do czynienia z głową i członkami ciała, lecz z winnicą i latoroślami. Również nie chodzi tu wcale o kwestię życia wiecznego, lecz o wydawanie owocu. Gdyby tym prostym faktom poświęcono wiele więcej uwagi, fragment ten, tak często fałszywie wykładany, cieszyłby się lepszym zrozumieniem. Podobieństwo o krzewie winnym i jego latoroślach pokazuje nam, że tajemnicą wydawania owocu jest pozostanie w Chrystusie, zaś innymi słowy trwanie w nieustannej zależności od Niego i życie w nieprzerwanej społeczności z Nim. Dalej, sekretem pozostania w Chrystusie jest przestrzeganie Jego przykazań. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jana, 15 rozdział, 10 werset. To upraszcza sprawę, aby móc rodzić dobre owoce we właściwym czasie, należy pozostać w Chrystusie i w Jego miłości. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy miłujemy Jego przykazania, zachowujemy je w naszych sercach i wypełniamy w ochotnym posłuszeństwie. Co do tego punktu istnieje wiele fałszywych wyobrażeń. Wiele rzeczy postrzeganych jest za owoc, których Bóg wcale za takie nie uznaje. Bóg nie może uznać za owoc czegoś, co nie wypływa ze społeczności z Chrystusem. Przez niestrudzoną aktywność możemy zapracować sobie na wielkie imię pośród ludzi i być postrzegani za zdecydowanych, pobożnych chrześcijan. Możemy przejawiać wielką gorliwość w pracy dla Pana, być wymownymi głosicielami słowa, posiadać opinię dobroczyńców i promotorów chrześcijańskich działalności oraz filantropijnych aktywności, łożyć wysokie sumy na tego rodzaju cele, a mimo to nie wydawać owocu, który raduje serce Ojca. Z drugiej zaś strony może być tak, że nasz ziemski los, czas naszego pielgrzymowania na ziemi, będziemy musieli spędzić w ukryciu, z dala od pełnych podziwu spojrzeń ludzi, niezauważeni przez świat, ale jeżeli pozostaniemy w Chrystusie i w Jego miłości, jeżeli zachowamy Jego słowo w ochotnym i świętym posłuszeństwie,
wydamy owoc nasz we właściwym czasie. Nasz Ojciec zostanie uwielbiony, zaś my sami będziemy wzrastać w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela.